Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Za oknem jeszcze dzień, ale jest szaro, buro, ponuro. No i większość prac wykonuje się w domu. Mój strój też już mówi, że będę chyba robiła przy czymś, co wymaga białego stroju. Będziemy za chwileczkę robić makaron, ale najpierw, zanim przejdę do makaronu, tutaj do takich prac codziennych, chciałam Wam powiedzieć o kawie. Kawie prawdziwej, którą ogólnie powszechnie dzisiaj pijamy w swoich domach, ale niestety, czy jest to kawa? No tu, jeżeli obejrzycie ten odcinek do końca, to mam nadzieję, że wielu z Was będzie wiedziało, co pije, bo kawą to jest tylko z nazwy, nie ma nic wspólnego z tym jakże zacnym napojem. Kawa była znana już od zamierzchłych czasów i była ona pijana. Na początku, z racji tego, że jest to był i nadal jest towarem drogim, kawa była pijana w rodach wysokich, wysoko urodzonych, bogatych, szlacheckich. Była ona ciężko dostępna, ciężka do zdobycia. No i co za tym idzie, trafiała tylko na stoły domów bardzo wysoko urodzonych, tych, które gdzieś w społeczeństwie nosiły status najwyższych. I taka kawa była celebrowana. Nie pijało ją się na co dzień, bo jej po prostu nie było, a jeżeli już, to była podawana w filiżankach, filiżanki oczywiście z porcelany najwyższej jakości i taka porcelana pochodziła z miśni. W zamierzchłych czasach najcenniejszą, najbardziej taką słynną, najdroższą porcelaną była właśnie porcelana miśnieńska i też rzadko który ród na nią mógł sobie pozwolić. To był taki wyznacznik statusu. Im bogatszy ród, to właśnie zakupował porcelany z miśni. I wśród rodów znaczących, takich, które miały wysoki status, była ona poszukiwana i była czymś w rodzaju takiego wyznacznika, że kto tą porcelanę miał, to miał oczywiście już jakiś tam status, bo ja mam porcelanę właśnie z miśni. I bardzo często była ona robiona na zamówienie konkretnego domu, był wybijany herb, wybijany insygnia pod daną już rodzinę, pod dany dwór szlachecki. Filiżanka oczywiście musiała mieć uszko delikatne i spodeczek pod tąże filiżankę. Moje daleko od miśnieńskiej porcelany odbiegają, nawet nie jest to taka typowa porcelana, ale damy, jak pijały kawę, to zawsze tymi dwoma palcami ostatni musiał być uniesiony, to był, no tak nakazywał savoir-vivre, no i oczywiście siedzenie było sztywno, plecy musiały być w linii prostej, nie można się było podgarbić, tylko trzeba było zachowywać taką pozę i pić, wiecie, no nie wyobrażam sobie takiego picia kawy, ciężko, raz, że bolą plecy, dwa, jak to trzymać tutaj dwoma palcami, ale tak było, kawa była tak podawana i tak ją właśnie pijano. Dzisiaj kawa jest już ogólnie dostępna, w każdym domu jest, ale to, co powiedziałam przed chwilką, to nie jest niestety kawa. Pija się ją już może nie w takich filiżankach, pijemy ją w kubkach, w garnuszkach, w szklankach i tutaj chyba tak naprawdę nie ma większego znaczenia, chociaż bariści wypowiadają się, że picie kawy w danym pojemniku ma ogromne znaczenie. Barista, nie balista. Tu nie mylić pojęć, bo często ludzie mylą pojęcie i mówią, balista robi kawę. Nie, balista i tutaj też to znaczenie, ktoś powie, że balista to jest osoba, która zajmuje się pociskami. Nie, balista to był rodzaj kuszy ciężkiej, znany już w bardzo zamierzchłych czasach, która wyrzucała bełty, kule, nawet kłody drewna w linii poziomej,
wyrzucała taki pocisk na 300, nawet 400 metrów. Wtedy to było wow, dzisiaj to jest wielkie nic. No i taki pocisk mógł ważyć od 30 nawet do 100 kg. To była balista. Natomiast osoba, która zajmuje się badaniem pocisków, czy samymi pociskami, nabojami, kulami, to jest balistyka. Ta nauka jest balistyką. Natomiast osoba, która parzy kawę, która wie wszystko o kawie, to jest barista i nauka o kawie, nauka ucząca danego człowieka tematu kawy, to jest baristyka. Także to są pojęcia naprawdę takie bliskie, a jednak całkowicie inne. No i tutaj pocisk z kawą nie ma nic wspólnego. No chyba, że zaserwujemy taką kawę, że trafimy kogoś prosto w serce tą kawą. No to wtedy tak te dwa tematy się łączą. Na świecie mamy około 100 gatunków kaw, może coś troszkę ponad 100, teraz tutaj dokładnie Wam nie powiem, ale u nas w Polsce króluje przeważnie arabika. Czy jest to arabika? No niestety nie. Za chwileczkę powiem Wam, jak rozróżnić kawę, ale arabika, taka prawdziwa, jest uprawiana wysoko w górach, na małych plantacjach. Tam klimat górski wiadomo jaki jest. Później zachodzą procesy dojrzewania, dłużej ona dojrzewa, ale ziarna ma zdecydowanie większe. Arabikę można rozpoznać właśnie między innymi po wielkości ziaren. I jest to kawa w smaku taka troszeczkę delikatniejsza z racji tego, że właśnie późno dojrzewa. Ale też i arabika zawiera bardzo mało kofeiny. Drugą taką kawą, która też pojawia się u nas w Polsce, jest robusta. Jest to już kawa o ziarenkach mniejszych od arabiki i ją uprawia się na troszeczkę niższych partiach. Ona szybciej dojrzewa, jest kawą dużo mocniejszą i z taką wyczuwalną nutką goryczy. To jest właśnie robusta, która tak naprawdę u nas w kraju chyba rzadko gości. Aczkolwiek tutaj już by trzeba było baristów spytać, bo te obie kawy, żeby powstało dobre espresso, łączy się arabikę z robustą. I często do espresso używa się robusty starej, takiej, która już dłużej leży, jest troszeczkę mocniej wypalona. Dlaczego? Dlatego, że ona daje wtedy taką piankę. Można uzyskać pianeczkę. Ale tutaj co do właśnie espresso i robusty, jaka jest wykorzystywana, to już trzeba byłoby porozmawiać z prawdziwym baristą, który na ten temat miałby troszkę większą wiedzę niż w danym momencie ja. Teraz może pojawi się pytanie, jak dobrze zaparzyć kawę. I tutaj barista, każdy ma swoje zdanie na ten temat. Każdy dom ma zdanie swoje. Każdy ma swoją technikę parzenia. Często mówimy, że parzymy kawę po turecku. Idąc do kawiarni, prosimy espresso, kawę po turecku, latte, jakieś tam inne kawy. I podaje nam się kawę po turecku zasypaną, fusiastą, zaparzoną gorącą wodą. Nie ma to nic z parzeniem kawy po turecku. Prawdziwa kawa zaparzona po turecku nie jest parzona wodą gorącą, wrzącą. To jest proces długotrwały. Robi się to w dzbanuszku metalowym bądź takim glinianym, ale nigdy nie prosto w filiżankę i zalewa się ją wodą zimną. Dopiero wtedy jest poddawana procesowi podgrzewania, żeby wydobyć jak największy aromat z tej kawy, całą esencję, całą kwintesencję tego ziarna. To jest parzenie po turecku. Długi proces, na pewno nie ma nic wspólnego z tym, co robimy my tutaj u nas w domach. To jest po prostu zwykłe zaparzanie kawy, chyba po polsku. Dzisiaj kawa
bo kawą to na pewno nie można nazwać, jest już w każdym domu, na każdym stole i z reguły sięgamy po kawę mieloną. To jest najgorsze, co może być, bo w takiej kawie niestety nie wiemy, co jest. Jest ona zmielona i trafiają niestety tam ziarna, które przeszły selekcję, są odrzucone z kawy wysokiej klasy, są gorsze, mniejsze, pouszkadzane, z różnymi defektami. To wszystko jest łączone. Bardzo często w jednej paczce są pomieszane, jest pomieszanych kilkanaście gatunków odrzuconych ziaren kaw, wymemlane, wymieszane i zaserwowane później dla klientów w hermetycznie pakowanych torebkach. To jest ogólnie niedopuszczalne, bo taka kawa niestety ziarenko po zmieleniu w procesie mielenia ma uszkodzoną swoją ściankę. Jeżeli ona jest uszkodzona, zmielona, bardzo szybko następują procesy wietrzenia i cały aromat, cała kwintesencja kawy ulatnia się, ona jest ulatniana. Nawet jeżeli jest zapakowana w hermetyczną paczkę, w hermetyczne opakowanie, niestety ona do 3 miesięcy traci całkowicie swoje wartości. Później my to parzymy, oczywiście degustujemy tą kawę, zachwycamy się nią, ale to już jest tylko wyrób kawopodobny, nie mający nic wspólnego z kawą. Kawę powinniśmy kupować tylko i wyłącznie w całych ziarnach, ziarnach, które są zamknięte w torbach, z takim specjalnym jakby wywietrznikiem, otworkami, które na zewnątrz wypuszczają dwutlenek węgla, który się w torebce znajduje, ale do środka już nie absorbują, nie pozwalają na przedostanie się powietrza. W takich torebkach powinna być kawa i po otwarciu już czujemy ten zapach ziaren kawy. Oczywiście ziarna powinny być mniej więcej jednakowej gradacji. Jeżeli będą ziarna różnej gradacji, też już może zastukać w głowie, czy jest to aby na pewno jeden rodzaj kawy, czy nie są te kawy wymieszane. Ziarna również różnią się kształtem. Są bardziej takie jajowate, są bardziej okrągłe. Jeżeli w jednej paczce natraficie na mieszankę takich ziaren, będą jajowate i okrągłe, też już daje do myślenia, że jest to kawa z ziaren, z odmian pomieszanych. One muszą być jednakowe. Także na to powinno zwracać się uwagę, chociaż taka kawa jest niestety droga, bo za kilogram wychodzi kilkaset złotych, a mieloną kawę kupujemy za złotych kilkadziesiąt i to już kilogram. No i tutaj już sama cena powinna dać nam dużo do myślenia, bo kawa jest towarem, który nie może kosztować 20 zł za kilogram. A jeszcze jak trafimy na promocję, to się cieszymy. Promocja to jest jeszcze gorzej, jakbyśmy ją kupili w normalnej cenie, bo to już jest nie kawa, która leży Bóg wie ile na magazynie i dlatego jest później dawana na promocję. Ziarnista niestety jest kawą drogą i to, co mówiłam, musi zawierać nazwę kraju, musi mieć procenty, że tutaj jest na przykład 100% arabiki. To jest naprawdę istotne. Kwestia parzenia kawy. Sam proces parzenia kawy, jaki jest najlepszy, to już chyba tak naprawdę każdy z nas ma swój sposób parzenia. Bariści, fachowcy tego tematu oczywiście polecają, jak to zrobić najlepiej, prawidłowo, aby wydobyć całą kwintesencję z tego ziarna, aromat, żeby nasze podniebienie rozpływało się w rozkoszach tej kawy. U mnie w domu parzymy ją naturalnie. Woda wrze już w czajniku i w tym momencie zasypuję kawę, miele.
tuż dosłownie przed zalaniem na drobniutko, kilka moment, jaki tu się unosi już aromat tej kawy. I taką pamiętam z dzieciństwa, jak zawsze żeśmy mieliły, mama kazała namielić kawy. I teraz wsypuję ach, och i ech. Woda, która po zagotowaniu jeszcze wrze. Oczywiście świeża woda, nie gotowana kilka razy. I z góry zalewam, wytwarza się pianka. Tak zaparzoną kawę pijemy. I mnie zawsze uczono, że dobrze zaparzona kawa, jeżeli piana będzie odpowiednia, jak się nasypie łyżeczkę cukru, ten cukier nie zrobi takiego chlup. Jeżeli jest kawa źle zaparzona, wsypujemy cukier, on od razu leci na dno. Na dobrze zaparzonej kawie cukier będzie się utrzymywał przez chwilkę, zanim zatonie, zanim opadnie na dno. Aczkolwiek kawy nie powinno się słodzić z tego względu, że cukier zabija jej aromat. Posłodzona kawa nie ma takiego wyczuwalnego swojego aromatu, nie ma tej takiej esencji i jeżeli słodzimy kawy, to niestety nie rozróżnimy ich gatunku od gatunku. Nie jesteśmy w stanie. Wtedy kawa, wszystko będzie dla nas jednakowa. Może jedna będzie bardziej gorzka, druga mniej gorzka, bo tutaj też one, każdy gatunek różni się goryczką. No i też bardzo dobrą kawą jest kawa Blue Mountain. To jest kawa, która też jest uprawiana w wyższych partiach gór. Co prawda ona nie jest taką kawą ogólnodostępną w naszych sklepach, to już bardziej w sklepach internetowych. Jest to kawa jedna z droższych, ale najdroższą kawą jest kawa Kopi Luwak. Na pewno wielu z Was słyszało o tej kawie. Budzi ona dosyć duże kontrowersje. Dlaczego? Dlatego, że ta kawa pochodzi z odchodów zwierzątka o nazwie cyweta. To jest zwierzątko, które żywi się poniekąd ziarnami kawy. Dlaczego ta kawa jest tak droga? Ma ona wyjątkowy, taki niepowtarzalny smak, dlatego że jak kawa się rozwija, dojrzewa, ona jest otoczona taką otoczką. Cyweta instynktownie wybiera nasiona najwyższej jakości, najlepiej dojrzałe, w stanie idealnej dojrzałości. I nasiona przechodzą przez jej układ trawienny, ale ona trawi tylko część tą miękką. Twarda część zostaje niestrawiona, wydalana z odchodami. Później oczywiście idzie się, te odchody są zbierane. Bardzo dobrze kawa jest myta, płukana i poddawana procesowi wypalania. Ta kawa jest kawą delikatną, niezwykle aromatyczną i cenną właśnie ze względu na to, że jest ona z wyselekcjonowanych tak naprawdę przez cywetę nasion. No, droga jest, bo z tego co ja wiem, to 100 gram takiej kawy chyba jest coś około 200 zł, także no, przyjemność dosyć droga, ale myślę, że no, niektórzy tutaj powiedzą brr, a fuj, nie jest to do końca takie a fuj. Ja tam większych oporów przed wypiciem takiej kawy bym na pewno nie miała, ale jak to się mówi, nie takie rzeczy ludzie jadali i jadają. Kawę można wypić. Jestem ciekawa jej smaku, bo bariści tutaj szeroko rozpowiadają się na temat jej walorów smakowych, zapachowych i aromatycznych. Także warto jest chociaż raz w życiu spróbować zaszaleć. A co tam? Przynajmniej będę wiedziała, jak Kopi Luwak smakuje. Jeżeli ją zakupię, to oczywiście pokażę Wam, jak wyglądają te ziarna. Powiem Wam, jak smakuje.
Może pojawi się też pytanie od Was, gdzie ja kupuję dobrą ziarnistą kawę, gdzie można taką kawę kupić. Na pewno w Waszej okolicy, w miastach są miejsca, gdzie można kupić dobrą kawę. Ma ona dosyć wysoką cenę, ale na pewno taką kawę idzie kupić. Jednakże ja osobiście kupuję w Suchlicy, w Centrum Pszczelarskim u Łukasiewiczów teraz ostatnio, bo oni również z racji tego, że weszli w zioła, weszli również w kawę dobrej jakości i tam u nich kupuję. Możecie wejść na stronę, zresztą pod filmem z ziół jest numer podany do Asi. Zresztą dzisiaj też w opisie podam numer do Asi. Kto będzie chciał, możecie dzwonić, pytać. Tam są różne gatunki kaw. Jest kawa ziarnista z Peru, jest kawa z Brazylii, z Boliwii, z różnych państw. Tutaj jest na przykład ze słoniem kawa, jest kawa z takim niedźwiedziem. One oczywiście różnią się aromatem, różnią się smakiem, gorzkością tej kawy, ale jeżeli ktoś będzie chciał, dzwońcie, pytajcie Asię, ona Wam powie. Tutaj oczywiście z tyłu jest opis o tej kawie. Także tam możecie sobie zajrzeć, jeżeli szukacie dobrej, ziarnistej kawy, to ja polecam, bo osobiście też tam się zaopatruję. I może ja tak nie, mój tata jest kawoszem, naprawdę on nie słodzi kawy, więc wyczuwa każdą odmianę, każdą zmianę odmiany kawy, która się u mnie w domu pojawi. I od razu mówi, to jest kawa inna, ale ty, tamta miała smak bardziej wyczuwalną, smak bardziej wyczuwalnej goryczki. Ta jest łagodniejsza, ta daje mi takiego większego kopa. Po tej, no nie czuję jakiegoś takiego orzeźwienia, także on jest kawoszem i tutaj jak chcę coś wytestować, to tata, testuj, dobra ta kawa jest, jak tata powie, że jest dobra, to znaczy, że jest dobra. Te kawy mu smakują, mówi, że są dobre, jest wyczuwalna nuta aromatyczna, delikatny posmak takiej goryczki na końcu języka, który się utrzymuje jakąś taką chwileczkę po wypiciu tej kawy. Jeżeli macie ochotę, to dzwońcie sobie do Suchlicy, pytajcie, dopytujcie. A Wam, kochani, życzę, żebyście jak najmniej nacinali się, kupując kawę. Zwracajcie uwagę na to, co kupujecie, bo jeżeli chcecie wypić kawę, to zapewne macie ochotę na dobrą kawę, a nie wyrób kawopodobny czy śmieci, które w kawie się znajdują, bo niestety tak trzeba to nazwać. Tam trafiają wszystkie ziarna poodpadowe, czyli tak zwane śmieci, i później trafia to do naszych sklepów w postaci zmielonej. Bóg wie, co tam w środku jest i my to kupujemy, pijemy. Później są oczywiście promocje, jak dana kawa długo, długo nie schodzi, jest już zwietrzała, pozbawiona aromatów, smaków i wszystkich cenności, jakie tylko tam są, nie ma już nic, no to mamy promocję. No i oczywiście my się cieszymy, bo jest promocja, udało nam się kupić taniej kawę. No niestety nie, kupiliśmy sobie szajs, który nie wartuje nawet tak naprawdę paru złotych, a co dopiero kilkudziesięciu. Życzę Wam, żeby Was było stać na prawdziwą kawę. Wypić chociaż raz w tygodniu dobrą filiżankę tego czarnego, aromatycznego płynu w gronie rodziny. Tego Wam, kochani, życzę. I życzę Wam radości, uśmiechu i wszystkiego, co najlepsze. A przede wszystkim pogody ducha na przekór tej pogodzie za oknem. Do następnego. A ja idę już teraz w swoim fartuszku do makaronu, ale najpierw wypijemy kawę, tą, co sobie tutaj dopiero umieliłam.